Cześć! Dzisiaj pokażę Wam naszą podróż do krzyża, ale tak naprawdę chcę pokazać to zamieszanie, które jest chyba w każdym domu w momencie pakowania się i wyjazdu. I jak to wygląda, jak my jedziemy. Jak ktoś wyjedzie, to się wystraszy. Ale jak przyjeżdżamy i się rozładowujemy, to jest nam po prostu dużo łatwiej. No i teraz taka podpowiedź. Każdy, kto ma dziecko, wie, że o dziecko trzeba zadbać. W czasie podróży to nie będę tutaj truć. Natomiast nasze dzieci, myślę, że wielu z Was ma takie same dzieci, w momencie, kiedy wsiadają do samochodu, to krzyczą: jestem głodny, jestem głodna. Więc ja oprócz pełnych lodówek w przyczepie mam również pełną torbę. Torbę pełną przekąsek. Różnorakich. Ja pokażę takie, może przykładowe. Tylko muszę ją zlokalizować. Mamy butelkę z piciem dla Dominiki. Cześć, Dominika. Oraz mamy pudełka z przekąskami. No i jak to z moim dzieckiem bywa, te przekąski już zostały skonsumowane w domu. Jeszcze przed wyjazdem. No ale mam jeszcze w całości brzoskwinie i banany. Brzoskwinie i banany i warzywa. Woda, nie jedziemy daleko, krzyż jest niedaleko od nas, więc jakby no, nie? Mamy też chce coś powiedzieć. Ale Dominika ma wielkie potrzeby, prawda, Dominika? Się taką refleksją, nie wiem, czy u Was też tak jest, ale jak mamy wyjeżdżać, to jednocześnie jesteśmy bardzo zadowoleni, ale jest nerwowo, zawsze jest troszeczkę nerwowo. Zwłaszcza Misia, która po prostu jest tak podminowana, że nie wie, co ma ze sobą zrobić. Już by chciała jechać, a jednocześnie może to dopakować, może to dopakować. No i bywa różnie. Dlaczego krzyż? Krzyż nie jest trochę w naszym klimacie, bo my tak lubimy na spokojnie jednak, ale mamy dzieci, więc czasami musi być fajnie, bardzo fajnie, a w krzyżu jest fajnie. Dzieci są zadowolone, są baseny z podgrzewaną wodą, jest mini golf, jest plac zabaw z tyrolką, no i generalnie jezioro, nie? Oczywiście. I jest fajnie, jest dużo dzieci, dużo ludzi. Znowu totalnie nie nasze klimaty, ale tak jak powiedziałam, nie jesteśmy sami, mamy dwójkę dzieci, no i dla tych dzieci musimy czasami ustępować, ale to w takim sekrecie oczywiście. 15, ile jesteśmy? 15 km od domu, tak? Jesteśmy 15 km od domu i nasze dziecko woła, co? Misiu, co wołasz? Chcę siusiu! Jasne, jedna miseczka jedzenia już została zjedzona. My jedziemy raptem 70 km mamy całej trasy. Siusiu, musimy stanąć. Tylko gdzie? Brzydko bym powiedziała teraz. W polu.